Sony, ej, szybki język to Sony, nie w górnie Sony, raz, dwa, trzy. Jeżeli słyszeliście moją płytę, to musieliście słyszeć ten kawałek. To jest fakt, troszkę do góry. Trzy dychy na karku i nie mówię tu o wieku. Fakt, robię tyle masy gaku i nie szukam leku. Cyfra pokazuje mi 47 sekund. Zostało mi mało czasu, ej, dużo czasu minę. Czego mało do odnoszenia beku. Znoszę wyjebany toast za wszystkich moich kolegów. Znoszę wyjebany toast za wszystkich. Może nie przychodzę, jak dasz loży czy coś. Ja nie chcę cały klub dać się, że mówi na się to. Posłuchajcie, zanim zaczniemy ten koncert. Jak się bawicie, zróbcie dzisiaj hałas. Jak zadam wam pytanie, jak się bawicie, to prosiłbym, żebyśmy podnosili jeżdżyka do góry i robili hałas, więc jak się bawicie? I ostatnia rzecz, zanim zaczniemy ten koncert, bardzo proszę, żebyście zrobili hałas na Żabsona, raz, dwa, trzy. I przedostatnia rzecz, zanim zaczniemy ten koncert, zróbcie hałas na moich przyjaciół z Ojo, raz, dwa, trzy. Zagrałem teraz jeden z tych numerów, bez gołówek. Pierwsza stopa jak nim, spłaca mi długi i długi jak nim. Druga zarobi na życie moich koleżanek. Jeżeli ktoś zrobi mi klient, czy ja to? Okej, teraz jest pieśle, ja chcę, teraz jest pieśle. Ja wchodzę jak Mike, jak seksu z tym, ja wchodzę. Graliśmy tutaj rok temu, czy to jest prawda, czy nie? Nie, no właśnie. Ja nigdy nie byłem tutaj, prawda? Wodę? Pytam, czy byłem tutaj kiedyś. Byłem, czy nie?
Nie byłem, no właśnie. To musi być najlepszy koncert, jaki tu kiedykolwiek był, okej? Okay? Możemy się zagłowić? Ale jak rzucę i nie złapiesz, a jak oblejesz koleżankę, to masz... No i co? Nic się nie stało. Dobra, posłuchajcie, teraz zagramy numer, który, jeżeli słyszeliście moją najnowszą płytę, to na pewno słyszeliście ten numer, let's go, Black. Ej. Bo wtedy coś się stało z Oskarkiem. ADHD, pokolenie Jetix, Disney XD. Wierz mi, baby, chcę to 4K. Baby, chcę tą HD, także dorosnę. Chcę tyle lat, to mierz na głowie. Tak jak mu tato, dorosnę na spierny lat. To jeszcze ktoś w Polsce mnie kocha za to, że co? Chody bez muzyki, let's go! To już są moje tiki. Hey, ona widzi we mnie ADHD. Ja w górę mam melodyki. Ona widzi we mnie ADHD. Ja w górę mam miniki. Wszyscy tylko muzę w głowie ma. Bardzo bliskie, nie tylko dlatego, że blisko po prostu mieszkam, ale jak kiedyś, naprawdę w zamierzchłych czasach, których naprawdę pewnie 98% z was nie kojarzy, nawinałem kiedyś taki wers, bo jestem z Lubina Łuk do Opola, więc ja bardzo dawno to rozmieniałem, że jakby, jak obtoczyłbym sobie całą Polskę, to nie ma między Lubinem a Opolem żadnego takiego miasta, w którym jeszcze mógł zagrać koncert, więc naprawdę w momencie, kiedy ja wracam teraz do Lubina, do swojego rodzinnego miasta, i teraz jeszcze jestem w Opolu, to naprawdę, to jest dla mnie bardzo ważne. Zróbcie dla siebie hałas, raz, dwa, trzy. No i nie wiem, po prostu, no. Cieszę się, że jesteście. Pokażcie jeszcze do góry. Posłuchajcie, mam nadzieję, że bardzo wam się będzie podobał dzisiejszy koncert. Tam z siebie wszystko, w ogóle ze mną jest mój przyjaciel DJ Black i zróbcie do niego hałas. No i posłuchajcie, let's go. To jest dzielny koncert. Słyszałem, raz, dwa, trzy, zróbcie! No i to był test. Niektórzy zapamiętali. Macie zrobić hałas i pokazywać języki. Zróbcie ten pierdolony hałas. Raz, dwa, trzy! To jest bardzo ważna rzecz, bo zagramy numer, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Let's go, bro. Mam nadzieję, że to znacie. Mamy ten C, podoba, podana, modana, pli. Nie, podoba mi się. Podoba, co to ma być. Podoba mi, co to nas połowa z nich. Podoba mi, nie słyszę. Oh!
kiedy byłem mały, podawano mi się. Stała pani, podawano mi się. Podawano, podawano sobie. Chcę życie, bycie, bo ze się chcę. Kurwa, chcę i zjeść człowieku, nie wiem, jak to i chcę. Ej, żeby kurwa podobało mi się, bo i chcę. A nie, żeby wydawało mi się. Ej, zbiegacie wszyscy, bo chcę do krytyka. Proszę, por favor, norłem kompitę. Byłem problemy z pieniędzmi na klipie motanie. Przepijam kolejką. Nagle odzywa się koza i spada mi z nieba. God Simulator. Dzisiaj popijam z niej piwko. Dziękuję ludziom obok mnie. Wszyscy raz, dwa. Raz, dwa. Wszyscy, co to za miasto Opole? Co to za miasto Opole? Co to za miasto? Nie słyszę, co to za miasto? Jestem, co to za miasto? Wszyscy, co to za miasto? Jestem, co to za miasto? Lecisz ze mną, ze mną. Lecisz, lecisz, lecisz ze mną. Ze mną, lecisz, lecisz, lecisz ze mną. Ze mną, lecisz, lecisz, lecisz ze mną. Na pewno. Ej, kto ma, kto ma? Bracie, posłuchajcie, ja wam w ogóle teraz mi przyszła do głowy. Ulapuj to, stary. Przyszła mi do głowy jedna ważna rzecz, jak to w ogóle nabijałem. I teraz każdy z was, który przyszedł na ten koncert, naprawdę znaczy dla mnie dużo, bo jak zobaczyłem wariata, o tobie mówię teraz, stary. W ogóle... Ja powiem wam szczerze, że jak wychodzę na scenę, zawsze mam coś takiego, że ja po prostu chciałbym dać coś od siebie tak więcej, ale nie wiem, czy po prostu potrafię i jak po prostu widzę osobę, która nawija mi każdy wers w twarz, to mi się rośnie serce. Zróbcie hałas dla tego gościa raz właśnie. Bardzo wielu jest z was, którzy tak robią, bardzo, bardzo wam dziękuję, naprawdę. Podnieście rączkę w górę. Właśnie za to gówno, nigdy nie nazwę tego gówna pracą, więc zakładam moje perły i wypierdalam do pracy, więc góra. Widzę, że nie masz ręki, bracie. Młody jesz, młody robi, młody są. Zakładam moje perły i wypierdalam do pracy. Jeszcze ułożę te fryzury, zanim wyjdę z gaty. Za aspektami pana, bo w końcu jestem kończaty. Ale do trzymania się tak jak nie mamy już tych maty. Ja zakładam moje perły i wypierdalam do pracy. Jeszcze ułożę te fryzury, zanim wyjdę z gaty. Za aspektami pana, bo w końcu jestem kończaty. Ale do trzymania się tak jak nie mamy już tych maty. O, pokalone styki przepaliły styk. O, mało mnie zabiły i sprawiły, że koki to zabiły kto. Ty, idzie, posłuchaj. Ty, idzie, prawdziwo mamy rękę w chuju. Mam co pisze ślizgą mnie. Mam moich braci, mam sos i fanów blisko mnie. Jak robię przerwę, to zaraz zapadam w blisko mnie. Ręce w górę, sobie to kli. Mam moje perły i wypierdam do pracy. Jeszcze ułożę te fryzury, zanim wyjdę z chaty. Zaraz rękami bania, bo w końcu jestem kończaty. Ego do trzymania życia, też nie mamy już stygmaty. Ja zakładam moje perły i wypierdalam do pracy. Jeszcze ułożę te fryzury, zanim wyjdę z chaty. Zaraz rękami bania, bo w końcu jestem kończaty. Ego do trzymania życia, też nie mamy już stygmaty. O, widziałem, jak się starałeś. Kocham cię, stary. Daj Jerzyka do góry. Zróbcie raz dla niego hałas, raz, dwa, trzy. Stop, posłuchajcie, jeżeli pokazujecie mi taki symbol, to ja przerywam każdy kawałek. Coś się komuś stało, czy co? Coś stało? Jeszcze raz? Przepuśćcie tę osobę po prostu. Potrzebujemy tutaj pomocy. Ktoś się wywalił, ktoś zemdlał. Szybko przede mną, dziewczyna zemdlała. Dajcie jej wody, którą wam zaraz dostarczę. Proszę. To szybko. Najgorsze, co teraz możemy robić, to po prostu hałas, więc bądźmy chwilę cicho. Okej, siedzi. Tak, ale cicho. Trzy. W ogóle zróbcie brawa dla tej dziewczyny. Dziękuję za perły. Kto w ogóle mi to rzucił? Aha, chyba, widzę. Posłuchajcie. Zawsze się boję takich momentów, kiedy ktoś się po prostu wywala i musi niestety stąd wyjść. Mam nadzieję, że dziewczyna się kiedyś przyjdzie na koncert. Nie staram się tu, żebyśmy po prostu połamali sobie nogi, ale naprawdę, jeżeli chcecie skakać i tak dalej, to róbcie, tylko uważajcie na siebie, okej? Możemy się tak mówić, jeżeli tak, to jeżdżę w górę. Bo troszeczkę nie jest to przystosowane. A teraz zagramy taki numer, który naprawdę wymaga skakania. Zazwyczaj wymaga po prostu robienia pewnej czynności.
którą trzeba poprzedzić otworzeniem koła, więc jeżeli mogę was poprosić, to zejdźcie w dół po prostu. Wiecie, że zaczynamy ten koncert dopiero teraz? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Czy to są jutro pizda? Stoi mi się sierpia ci pizda! Teraz czy wcześniej? Nie wiem, nie widzę i nie słyszę odpowiedzi. Muszę to pokazać żabie, patrz. A z przodu jeszcze coś jest, weź to otwórz. Ładne. Powietrze sobie w studiu. Posłuchajcie. Przechodzimy do momentu, w którym muszę wam coś opowiedzieć. Bardzo dużo rzeczy rzucacie, bardzo do mnie krzyczycie dużo. Co się dzieje? To ci podać? To? To? Dla mnie, tak? I co? Nie rozumiem, o co wam chodzi. Dobra, chciałem coś powiedzieć. Posłuchasz mnie, stary? Posłuchasz mnie? Dla mnie z powrotem? Dla mnie, okej. Okay. Przepraszam. Posłuchajcie, na początku tego roku nie czułem się za dobrze i nagrywałem numery na tę płytę. Ona była w 70% skończona. Przyszedł taki moment, że naprawdę źle się czułem i nic mi się nie podobało. Miałem wrażenie, że po prostu jestem w mega chujowym miejscu, jeśli chodzi o moją głowę. I wszystko, co nagrywałem, mi się nie podobało, aż nagrałem taki numer, który wysłałem Igiemu i on powiedział, że to jest pierdolony hit i wtedy znowu w siebie uwierzyłem. I teraz zagramy właśnie ten numer i on się nazywa Pieniądze Dziewczyny z Rodki. Czuję, bo nie mam takiej emocji.
ogóle nie kontaktuję. Chyba, że odpinam wrotki, ej. Chyba, że wciskam w kopii. Pieniądze dziewczyny z wrotki. Wymij się zrobić ci fotki, yeah. Pieniądze dziewczyny. Wchodzę, kiedy słyszę twoje. Wchodzę, kiedy rusza mnie. Bo kiedy mnie nie ma, no to całe życie daje się jak walala. Te księżycowy krok. Ciągle mani to. Aż fani robią cosplay. Aż fani proszę, żeby wszystkie nici były. Patrzcie, to stoi DJ Max, zróbcie do niego hałas. Słuchajcie, teraz na następnym po prostu mogę grać koncerty, te mam częściej. Taki moment, który jest dla mnie bardzo ważny, mam nadzieję, że kiedyś się będzie tylko z takich chwil składał. Zróbcie jeszcze raz hałas dla moich przyjaciół Zojo, raz, dwa, trzy. Mam fajny sygnet od kogoś z was i chciałbym teraz, żebyśmy trochę potańczyli. Let's go. Let's go. Jesteście gotowi na niespodziankę, której się nikt nie spodziewał? Czy jesteście gotowi na niespodziankę, której się nikt nie spodziewał, do chuja? Nie możemy tu robić żadnej z zabaw, ale mam nadzieję, że możemy skakać i być głośno w tym miejscu, okej? Okay? Let's go, back. To prawdziwe gówno jest dla wszystkich moich show. Każdy kurwa zdanie jest dla wszystkich moich show. Yeah.
jedną internacją mali. To się tylko odnażowali. Który jest bardzo ważny na mojej drodze. Mnie inspirował. Jest moim naprawdę bardzo dobrym ziomkiem. Mam nadzieję, że zrobimy razem dużo muzyki. Ja tak chodzę, cały czas się w was ubieram, w wasze rzeczy. Ale z tego co widzę, to większość z nich jest dziewczyńska. Więc zagramy teraz coś dla mojej dziewczyny, co wy na to? Thank you.
płyty poleciły do to. Ona leczy uśmiech, jakby była. Już nie gubię zębów, a nagrody mam to. Pari, ej, pari. Zrób jakiś hałas, bardzo dziękuję. Dzisiaj zajebiście, jeszcze raz was poproszę, ale zaraz, bo DJ Blacki generalnie ze mną jest przez całe życie moje rapowe tak naprawdę. Jak graliśmy dla dwóch osób, jak teraz widzę kogokolwiek pod sceną, to nawet nie musicie mnie pytać, co czuję. To jest mój przyjaciel, on wspiera mnie od samego początku, jak nikt we mnie nie wierzył, zróbcie do niego hałas. DJ Blacki. Jest, fajne. No i co, posłuchajcie, zbliżamy się do końca, ku końcowi tego koncertu, ale jeszcze nie. Jesteśmy po prostu za połową i teraz naprawdę musimy zacząć ten koncert, możemy się tak umówić? Kurwa, no naprawdę dużo tego dostaję, nie oddam wam tego już później, wiecie o co chodzi. Posłuchajcie, teraz musi być najmocniej, jak tylko się da, możemy się tak umówić? Noszę ciuchy z reguły węższe niż powieki. Duże miasta dałam tylko. Więc jeżdżę po nim w moim aucie, w którym nie dotkną mnie żadne błahe bzdury. Ci goście dla mnie to jest brak kultury, więc co? Ej, moje życie miało tylko słodkim być, więc nie piję nigdy Hennessy. Przez chwilę piłem syrop i rzucałem rym, ale teraz... miasto, trochę Gino Sprite'u, teraz znów funky, teraz weekendy, ej, znowu dzwoni do mnie, yo, MVP, ty weź ogarnij, zbieram te pliki, tak jak znaczki, dostałem pocztówkę od twojej laski, wow, 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 młody Young Grand, to życie wygląda tak ma, ej, trzeci dzień w studio, ej, gramy w to na kodach jak, ej, konto 00 i WWA, wow. Stoję na tego la, podbija rano. 3 minuty, no i zawijam się tak są miano. Ona powiedziała, że ja robię to jak nikt. Dupa zna się na rapie jak Cardi B, więc co? Ej, tak jak Iggy.
A za wersy? Ciężkie sprawy? Lekkie sprawy? Ej, tak jak grzechy, popełniłem w kurwę i w życiu chciałem tylko super być, za to teraz mam super być, taki uber cringe, ale co? Bo co? Lepszego momentu, żeby wziąć łyka wody, pierwsze. A po drugie, nie będzie lepszego momentu, żebyście podnieśli języki do góry. Let's go. Let's go. Jeża, poznasz po kolcach. Znamy bardzo z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? W urodzeniu ma ich około 400. Żebyśmy mało skakali, ale dużo śpiewali. I ty, mordo, i koleżanko, weź się zapytaj Jerzyka, jakie to... Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody jest w odpowiedzi, jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie? To samo, ciągle to samo uczucie, kiedy wstaje rano. Jeśli chodzi o to, że się gańce zepalą. Płacisz za mandaty, lecz za moje siano. Nie mogę to, że jestem tam. To nie jest dzieciakiem, który pochodzenia.
zwierzę. Może racja, ej, może była okazja. Co? Jesteśmy na wakacjach. Chwila, chwila. Dobra, już nie zmyślam. Choć to też prawda. Tobie to zależy, czym jesteście na wakacjach. Jeśli nie wstawanie rano, no to może racja. Jeśli chodzi o to, że na wielu to atrakcja. Tam jest przepiękny transparent z 40 siódemką i zjeżdża. Chciałbym zaprosić tę dziewczynę tutaj na scenę. Obiecałeś, opisałeś, ciebie też chciałem zaprosić, chodź. Ej, ale to nie ten transparent, bo nie chciałem być 47. Chociaż 47. A ty z Jerzykiem tylko poszłaś. Zróbcie dla nich hałas, raz na trzy. Słuchajcie, ja wiem, widzę ile osób ma transparenty, mi kurwa serce się kroi, jak nie wiem, no nie wezmę po prostu kogoś, więc nie wiem, co w takich momentach zrobić, po prostu no, dziewczyna się najbardziej postarała, wiecie, o co chodzi, wiem, że bardzo mi jest ogólnie równie bardzo przykro i czasem rozmyślam, czy w ogóle nikogo nie powinienem brać, bo jak widzę osobę, która trzyma cały koncert, ten transparent, to mi naprawdę jest bardzo przykro i bardzo was przepraszam, wiesz, o co chodzi, bracie. Jeszcze masz jeża na głowie, stary, co mam zrobić? Wezmę cię na ostatni kawałek po prostu. Każdy, kto ma transparent, przyjdzie na scenę na ostatni kawałek i ze mną poskacze po prostu. Możemy się to... Ej, przepraszam. Ja ją zaprosiłem. Przepraszam. Nic się nie stało. A czemu was jest... No ale kto z was nawija? No nie wiem, może dacie radę, nie wiem. Zapraszamy też kolegę. Dziewczynę też zapraszamy. Czemu ty dajesz swój telefon? Nie rzucajcie go mnie rzeczami. Chodź, powiedz mi jak masz na imię. Zrób hałas dla Martyny. Zrób hałas dla Amandy. I dla Krystiana, raz, dwa. Słuchajcie, w takim razie, że mam taką niecodzienną sytuację, to musimy teraz zrobić niecodzienną sprawę. Zapraszam was na środek. I dobra. Wolisz zaśpiewać Sonic czy Siri? Sonic i tu Sonic. No dobra, stań sobie za Blackiem na chwilę. I najpierw zagramy tak o, tylko weź mikrofon od Blackiego, weź mikrofon od DJ-a. Jeżeli możemy na froncie dać ten mikrofon troszeczkę głośniej i będziemy testować. On pierwszy, dobra? Chodź, bracie. Stresujesz się? Nie stresuj się, stary. Okej. Robię to dla ziomali, co się nie zapytali, kiedy znowu pozapierdalamy, teraz sobie mam miłe pytanie. No tego nie lubię, dalej robię, jak wytrę na niebiesko, odkodowałem głowę i potem jak wyłowałem wieżę, zobaczę mój wizerunek, bo złożę się na głowę, bo dostałem stronę, żeby się dobrać, 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 żeby dużo, jeszcze raz. Robię to dla ziomali, co się mnie zapytali, kiedy znowu pozapierdalamy, teraz sobie mam miłe pytanie, dam do tego nie robię, dalej robię, jak wytrę na niebiesko, odkodowałem głowę i potem ewoluowałem wieżę, bo sobie na znowu na niebiesko, no i stoi, wyjebane pana mam na odpoczynek, zobaczę mój wizerunek, bo złożę się na głowę, bo to są. Krowę da się dojść, zysk, mnożyć, dojść, kroić. Pieprzy za dużo, trzeba ci posądzić. Brawo, no! Robię to dla ziomali, co się mnie zapytali, kiedy znowu pozapierdalamy. Dobrze, zróbcie na niego hałas, bardzo dobrze zapytali. To jest twoja dziewczyna? Amanda, to jest twoja koleżanka. Oddaj jej mikrofon. Jesteś gotowa? Teraz ty możesz to podtrzymać.
prawo jadę, bo to się mnie zapytali, kiedy to znowu pozabiedla, ale teraz robię rumieniec. Spokojnie, spokojnie, powoli. Czekaj. Patrz, robię to dla ziomali, co się mnie zapytali, kiedy znowu pozapierdalamy. Teraz sobie mam łopytynę, dawno tego nie robiłem. Dalej robię jak weterana, niebiesko pokolorowałem głowę. No i potem ewoluowałem wieża, potem łopytyna znowu na niebiesko. No i stoję, wyjebany mam, no odpocznę. Sami to się lubić. No i dobra, i teraz czekam. Amanda, bo to nie jest takie proste. I teraz... Robię to na ziomali, co się mnie zapytali, kiedy znowu pozapierdalamy. Teraz urywam i obietynę, dawno tego nie robiłem. Dalej robię jak weterana, niebiesko pokolorowałem głowę. No i potem ewoluowałem, wiesz, a potem obietynę znowu na niebiesko. No i stoi. Nie, co mi to się lubić? Zysk w nożyć. Pieprzył za dużo. Dobra, zróbcie na niej hałas, rozumiem się. Bardzo wam dziękuję, możecie już wracać na miejsce. Mam nadzieję, że podobało wam się, jest okej? Na pewno? No i widzisz, dotrzymałem słowa. Tak, zróbcie na mnie hałas jeszcze raz, rozumiem. Wracajcie. Stresujesz się? Nie stresuj się, proszę, to dla ciebie. Tak, ja wezmę, czekaj. Masz, potrzymaj to. Okej. Czekaj. I Blaki, posłuchajcie, ja to trzymam, mikrofon zaraz puszczę i będę ładnie je trzymał. I dziewczyna musi ze mną to nominać, dobra? Let's go, Blaki. Ja, branża mnie brzydzi, raperzy, z których największa polewa są kurwa najbardziej prawdziwi. Porywie głowa, jebany wirus, znaczy się CD. Takie na twarzy, na blokach, na głowie, na zawsze, na płycie, tak znaczy się CD. Super serious, me. Ja, to wielki. Zabierz transparent. Jeszcze raz zróbcie na niej hałas, raz, dwa, trzy. Bardzo dziękuję. Moja szorta jest mikrofon bliżej od Blakiemu. Jeszcze raz możemy teraz brawo zrobić. Naprawdę takie momenty dla mnie wiele znaczą i nie chcę mi się mówić tego samego po raz 50 raz, ale spełniam marzenia i naprawdę chciałem wam powiedzieć, że wszystko co robię, to robię dla takich chwil. I nigdy nie chciałbym, żeby to się skończyło, więc jeżeli ktokolwiek stoi pod sceną, bo znam je od
5 lat od wczoraj, czy od miesiąca, dla mnie to nie ma znaczenia. Chciałem, żebyście po prostu zostali, zróbcie hałas na siebie. Proszę. Dla mnie jest okrutnie ważne i nie wiem, czy będzie inna rzecz w życiu, która będzie mnie tak stresować, jak granie koncertów, jak wypuszczanie muzyki, ale staram się zostawiać tutaj całe pierdolone serce i mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało. Jeżeli tak, to wszyscy schodzą w dół. Koleżce w białej koszulce się nie podobało. O, już się podobało. Mam nadzieję, że mnie nie okłamujecie, naprawdę bawiłem się dzisiaj fenomenalnie. Zagramy jeszcze jeden numer, który możecie się domyślać, jak będzie leciał. I później zagramy sobie jeszcze jeden refren po prostu, albo zwrotkę i refren i będę musiał uciekać. Naprawdę wam bardzo dziękuję. Odpocząłem trochę. Widzę, ale piękne jeżyki. Rzucisz mi jednego? Dziękuję. No co ty, ale dojebany. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Kasę, kasę. W dół, wszyscy w dół. Wiem, że ciężko, już tyle czasu. Bardzo was przepraszam. Zaraz.
No dobra. Jeżeli nie wyszliście jeszcze z tego pomieszczenia, to teraz ostatni raz rzucę pewien przedmiot w pewne miejsce. Dawaj, let's go. Chciałbym tylko...